Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Roxana Gawrońska i jestem kuratorem wystawy Magnifikat Poezja Karola Wojtyły. Dzisiaj chciałabym Państwa oprowadzić po wystawie w dość nietypowy sposób, ponieważ opowiedzieć o kulisach jej powstawania, przedstawić pewne sekrety, chociaż nie wszystkie, bo wiadomo, w każdym muzeum jest wiele różnych sekretów i tajemnic i niektóre muszą takimi pozostać. Natomiast część z nich chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować. Także zapraszam serdecznie do oglądania i do naszego muzeum. Na potrzeby wystawy Magnifikat została stworzona instalacja artystyczna autorstwa pana Marka Jaromskiego. Składa się na nią 100 bibuł japońskich, grafik, odbitek z twarzami Chrystusa, tak zwanymi vera ikonami, popularnymi zwłaszcza w malarstwie ikonowym, ale tak jak widzimy również w sztuce współczesnej ten motyw również się pojawia. Pan Marek Jaromski, zainspirowany jedną z wypowiedzi Karola Wojtyły w liście do przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka, w którym pisał, że sztuka to romantyczna tęcza, która prowadzi prosto do Boga, postanowił właśnie wykonać taką instalację, która pokazuje ten motyw. A my z kolei postanowiliśmy tę instalację wykorzystać w przestrzeni wystawy zarówno tutaj w holu, jak i w innych salach. Czyli ten motyw tego vera ikonu prowadzi nas dalej przez większą część ekspozycji. Ten układ grafik, który tutaj jest prezentowany, nie jest przypadkowy i nawiązuje do tego, co mamy w tym elemencie scenograficznym, jaki stworzyliśmy razem z pozostałymi autorami wystawy. Mamy bowiem na wystawie szereg takich właśnie okien, za pomocą których próbujemy przenieść tę narrację, trochę uciec z takiej linii historycznej, biograficznej, przenieść się czasem w przód, czasem w tył i pokazać wydarzenia, które już miały miejsce albo które dopiero się wydarzą. I tutaj właśnie w tych obu kwaterach, które są za mną, widzimy młodego Karola Wojtyłę, bardzo małego, pewnie około 2-letniego, a także dojrzałego już Karola Wojtyłę jako papieża Jana Pawła II, który otwiera symbolicznie rok jubileuszowy 2000. Otwiera go w taki sposób, że wkracza w bramę tysiąclecia. I to działo się pod koniec roku 1999. Na tę okazję została zaprojektowana specjalna, bardzo lekka kapa dla papieża, która miała umożliwić mu swobodne poruszanie, a jednocześnie swoją kolorystyką i zawartymi w niej motywami nawiązywać do tej bramy tysiąclecia i jakoś szczególnie podkreślić charakter tego wydarzenia. I właśnie te kolory, które tutaj są pokazane na tej kapie, próbowaliśmy też odwzorować w tej części instalacji. Także każda konkretna kwatera tej instalacji jest dokładnie zaplanowana i przemyślana przez kuratorów. Warto zwrócić uwagę na to, że podczas tworzenia wystawy dochodzi do takiego żmudnego procesu wyszukiwania odpowiednich dzieł sztuki. Czasami kurator od razu wie, jakie dzieło jest mu potrzebne, a czasem potrzebuje długich, czasem kilkutygodniowych poszukiwań, by odpowiednie dzieło znaleźć. Tak było w przypadku dzieł, które znajdują się w tej sali, dzieł pejzaży Ludwika Miskiego. Długo zastanawialiśmy się, gdzie możemy znaleźć, w jakim muzeum, obraz, który pokaże krajobraz, który na co dzień widział w młodości Karol Wojtyła, gdy spacerował, gdy podróżował po beskidzkich ścieżkach. I okazało się, że takie wspaniałe pejzaże znajdują się w kolekcji Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.
Pojechaliśmy tam całym zespołem. Jest to wspaniały taki zamek renesansowy, który można nazwać Małym Wawelem. Szczególnie Państwu polecam odwiedzenie tego miejsca. I dzięki uprzejmości kustoszy tego muzeum mogliśmy wypożyczyć te obrazy na naszą wystawę. Jednakże przygotowanie dzieła sztuki do wystawy, do eksponowania na wystawie, to nie wszystko. Czasem oprócz transportu dzieła, oprócz dokonania wszystkich formalności, potrzeba także konserwacji i odpowiedniej oprawy. I w tym przypadku właśnie tak było, że dokonaliśmy również konserwacji tych obrazów i ich oprawy, dzięki czemu właśnie tutaj na naszej wystawie po raz pierwszy mogą się prezentować tak wspaniale, w całej okazałości, w pełnej krasie. Jeśli mówimy o poszukiwaniach odpowiednich dzieł sztuki na wystawę, to w przypadku wystawy Magnificat należałoby wspomnieć o rzeźbach Jędrzeja Wowry. Gdy tylko dowiedzieliśmy się, że inspiracją dla poezji Wojtyły była właśnie rzeźba słynnego ludowego artysty Jędrzeja Wowry, skupiliśmy się na tym, żeby znaleźć miejsce, gdzie tych rzeźb jest najwięcej. Okazało się, że Muzeum Etnograficzne imienia Seweryna Udzieli w Krakowie dysponuje bardzo dużym zbiorem tych rzeźb, a dzięki ich uprzejmości mogliśmy właśnie tam się wybrać, zobaczyć wszystkie rzeźby i wybrać te najbardziej interesujące dla nas, najbardziej pasujące do scenariusza naszej wystawy i poszczególnych sal. Wśród obiektów, które użyczyło nam Muzeum Etnograficzne w Krakowie, znalazł się również ten wspaniały żyrandol autorstwa Jędrzeja Wowry. Gdy przyjechał do Muzeum Literatury, byliśmy pełni obaw, czy damy radę go złożyć w całość, ponieważ był on we fragmentach i te wszystkie elementy, które Państwo tutaj widzicie, te aniołki, te fajeczki, do których można wstawić świece i te wiszące chwosty, należało wstawić w odpowiednie miejsca, więc nie była to łatwa robota. Na szczęście dzięki wskazówkom, które udzielili nam kustosze z Muzeum Etnograficznego, udało się złożyć go w całość i teraz możemy Państwu go prezentować tak właśnie w całej krasie. Nasze poszukiwania odpowiednich dzieł na wystawę przebiegają różnorako. Czasami od początku wiemy, jakie dzieło chcemy użyć, czasami długo poszukujemy tego właściwego. W przypadku obrazu Włodzimierza Tetmajera, Noc Świętojańska, historia jest jeszcze ciekawsza, bowiem autor wystawy kilka lat wcześniej widział to dzieło na aukcji i później kilka lat ślad po tym dziele dla nas, można powiedzieć, zaginął. Nie wiedzieliśmy, gdzie to dzieło obecnie się znajduje, a wiedzieliśmy, że to jest najlepszy obraz, który może pokazać zagadnienie nocy kupalnej w odniesieniu do twórczości Karola Wojtyły. Zaczęliśmy zatem poszukiwania, gdzie poszukiwać dzieł sztuki. No, my zaczęliśmy prosto, od wyszukiwania w internecie. I okazało się, że dzieło to kupiło Muzeum Okręgowe w Lesznie i właśnie w tych zbiorach znajduje się tam po dziś dzień. Myśleliśmy, że taki wspaniały obraz, który jest chlubą tego muzeum i stanowi ozdobę jego kolekcji obrazów o tematyce wiejskiej, nie będzie mógł znaleźć tutaj się w Warszawie, a jednak uzyskaliśmy zgodę, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni dyrekcji Muzeum Okręgowego w Lesznie i dzięki temu na naszej wystawie Magnificat, poezja Karola Wojtyły, możemy pokazać właśnie to arcydzieło polskiego luminizmu w towarzystwie drugiego wielkiego arcydzieła o tej tematyce, czyli dzieła Ferdynanda Ruszczyca.
Nasza wystawa nosi tytuł Magnificat, tak jak i ta sala, w której się obecnie znajdujemy, więc już sam tytuł wskazuje na wątek maryjny, jako ten, który szczególnie chcieliśmy wyeksponować. Stąd właśnie w tej sali znajduje się figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, autorstwa naszego wielkiego rzeźbiarza Konstantego Laszczki. Przyjechała ona do nas z takiego niewielkiego muzeum niedaleko Warszawy, które co ciekawe prowadzone jest przez gminę, czyli właściwie cała gmina odpowiada za funkcjonowanie muzeum. Nazywa się to muzeum społeczne Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrym. Fotografie, które znajdują się w tej sali, pochodzą ze wspaniałego zbioru, jakim jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, dostępne dla każdego źródło wiedzy i inspiracji. Dla nas było właśnie taką inspiracją na temat tego, jak wyglądała Kalwaria Zebrzydowska w latach 30., czyli właśnie wtedy, kiedy Karol Wojtyła podróżował tam, pielgrzymował sam oraz ze swoim ojcem. Stoję teraz przed wielkim arcydziełem, wielkim dosłownie ze względu na gabaryty i wielkim ze względu na wykonanie, obrazem Juliana Fałata zatytułowanym Kazanie w Kalwarii. Powiem szczerze, że do ostatniej chwili, dopóki obraz miał przyjechać tutaj do muzeum, byliśmy pełni obaw, czy on nam się zmieści w tę arkadę, mimo że kilkakrotnie dokonywaliśmy pomiarów, łącznie z wymiarem z ramą, to jednak zawsze pozostawała ta niepewność, co zrobimy, jeśli się okaże zbyt duży. Jednakże, jak widzicie Państwo, te obawy były zupełnie bezpodstawne, bo obraz wpasował się znakomicie. No nie sądzę, żeby z tego tytułu Muzeum Narodowe w Krakowie postanowiło nam ten obraz odstąpić na zawsze. Będziemy musieli niebawem się z nim pożegnać, ale i tak cieszymy się, że tutaj właśnie w tej sali poświęconej Kalwarii Zebrzydowskiej tak dobrze się odnalazł. Także bardzo dziękujemy także Muzeum Narodowemu w Krakowie, które udostępniło ten oraz wiele innych obiektów. Mamy w tym miejscu jeden z największych obrazów, jeśli chodzi o gabaryty, w kolekcji Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Jest to obraz Kabaret Szalony, albo inaczej zwany Kabaret Zielony Balonik, autorstwa Kazimierza Sichulskiego. Bliźniacza druga wersja znajduje się do tej pory w Jamie Michalika, gdzie odbywały się kabarety. A tutaj właśnie wyjątkowa okazja, by zobaczyć tę drugą wersję, która na co dzień jest w magazynie Muzeum Literatury. Ona była nam potrzebna, by pokazać ten klimat Krakowa, tę zabawę, której jeszcze przed wybuchem wojny doświadczył Karol Wojtyła po przeprowadzce do Krakowa. Doświadczył tej żywiołowości życia, tej przebojowości, młodzieńczej zabawy. Jak wspominał jego przyjaciel, uważali się za wielkich aktorów, wielkich artystów, czuli, że świat należy do nich. I to też właśnie chcieliśmy pokazać przez ten obraz, który ukazuje właśnie taki szalony pochód do gwiazd, korowód postaci z Zielonego Balonika odpływa gdzieś daleko do Księżyca, gdzie czeka już na nich pan Twardowski. I ten obraz był potrzebny, aby odnieść się do tego, co działo się w życiu Wojtyły, gdy zaczął swoją przygodę z teatrem. I tutaj mamy fotografię dokumentalną, na której Karol Wojtyła gra w przedstawieniu Kawaler Księżycowy Mariana Niżyńskiego.
Wciela się w postać byka, jest to swego rodzaju rola komediowa. I jak widzicie Państwo, ten układ postaci, które zmierzają ku Księżycowi, jest bardzo, bardzo podobny. I to właśnie to skojarzenie naprowadziło nas na to, że najlepszy obraz, który można zestawić z tym zdjęciem, znajduje się tutaj na miejscu w naszym magazynie. Jesteśmy w sali poświęconej poematowi Stanisław i ogólnie wątkom krakowskim w życiu i twórczości Karola Wojtyły. I tutaj wypada kilka słów wspomnieć o świętej Jadwidze. Widzicie Państwo, jesteśmy w takiej niszy, która ma symbolizować katedrę wawelską, krypty wawelskie, skarbce, czyli tę przestrzeń, gdzie właśnie znajdują się sarkofagi królów Polski, w tym sarkofag króla Polski, świętej Jadwigi. Ten obraz pochodzi z takiego większego cyklu, który stworzył Leon Wyczółkowski, który właśnie prezentował sarkofagi królów, ale także obiekty, które pochodzą ze skarbca katedralnego, czyli różnego rodzaju relikwiarze, paramenty, przedmioty niezwykle cenne i niezwykle piękne. Tutaj właśnie mamy piękny obraz, który przenosi nas właśnie do tej atmosfery Wawelu, tego miejsca szczególnie cennego dla Karola Wojtyły, które za chwilę Państwo zobaczycie w nieco innej odsłonie w następnej sali. Obiekty na wystawie komponujemy w różnoraki sposób. Czasem mają dialogować wszystkie ze sobą w danej sali, a czasem konkretne mają się do siebie odnosić w konkretny sposób. Tak jest w tym przypadku. Jestem tutaj w kolejnym oknie, które prezentuje motyw zabójstwa świętego Stanisława. Ten obraz został namalowany przez Jana Matejkę, a my tutaj tę reprodukcję prezentujemy znów korzystając z motywu okna. I przez to okno spoglądamy na to, co się dzieje w przyszłości. Karol Wojtyła w swoim poemacie Stanisław odniósł się właśnie do tej sytuacji zabójstwa świętego Stanisława i do tego konfliktu między władzą biskupią a władzą królewską. Nie spodziewał się jeszcze wtedy, że podobny konflikt będzie również jego udziałem. I to chcieliśmy pokazać, tę zależność chcieliśmy pokazać również na wystawie poprzez zestawienie tego obrazu i fotografii dokumentalnej z momentu zamachu na Jana Pawła II. Mówiłam wcześniej o takich wyjątkowych zestawieniach, które stworzyliśmy specjalnie na potrzeby tej wystawy. I tak jest również w tym miejscu. Mamy tutaj rzeźbę Ksawerego Dunikowskiego. Jest to szkic do grobowca Bolesława Śmiałego. Tutaj jest właśnie postać Bolesława Śmiałego. Widzimy jego profil, jego twarz, taką skruszoną po dokonaniu zabójstwa świętego Stanisława. A tutaj po prawej stronie mamy fotografię dokumentalną, która pokazuje biskupa Wojtyłę, który w procesji niesie relikwię świętego Stanisława. Tego, który już został wyniesiony na ołtarze, który ostatecznie zwyciężył tę walkę pomiędzy właśnie nim a królem Bolesławem. Czyli próbujemy właśnie zestawić ponownie te dwie postacie, które spotkały się w tak trudnych okolicznościach i tak tragiczny był ich koniec. Próbujemy je zestawić ze sobą i pokazać jakby nowe otwarcie w tej relacji. Król pokorny spogląda na tego, który został doceniony i który w relikwiarzu zostaje przedstawiony wiernym do sprawowania kultu. Mamy tutaj cykl Ksawerego Dunikowskiego zatytułowany Główki Wawelskie, ponieważ miał on zdobić strop kasetonowy
na Wawelu, gdzie znajdują się renesansowe głowy wawelskie. I Ksawery Dunikowski dostał propozycję wykonania większej liczby takich głów, które miały właśnie udekorować pozostałe wolne kwatery tego kasetonowego stropu. Wykonał, jak widać, swoje zadanie wspaniale, ale te głowy nigdy nie miały możliwości zostać zawieszone w tamtym miejscu. Jednakże u nas stanowią kolejny, po świętej Jadwidze, symbol Wawelu, niestety sprofanowanego, zdeptanego przez nazistów. To próbujemy pokazać przez fotografie dokumentalne maszerujących nazistów, którzy są ponad tymi głowami, czyli tak jakby fizycznie je depczą. To był nasz zamysł, żeby pokazać właśnie to zestawienie tych głów, które są dumne, które świadczą o świetności Wawelu, świetności Krakowa, tego królewskiego miasta i tego, co się stało później z tym miejscem, gdy zostało siedzibą Hansa Franka i ogólnie generalnej guberni. Jesteśmy szczególnie dumni z tego zestawienia obrazu i zdjęcia, które jest prezentowane za mną. Zwróćcie Państwo uwagę, że być może to samo zdjęcie Karola Wojtyły z lat 40. w takiej charakterystycznej czapce i roboczym stroju nie zrobiłoby takiego wrażenia, gdyby nie obraz Andrzeja Feliksa Szumigaja pod tytułem Odpoczynek. Myślę, że to zestawienie jest bardzo wymowne i podkreśla właśnie tę wartość pracy i docenienie ludzi pracy, które się dokonało w przypadku osoby Karola Wojtyły. Na naszej wystawie szczególnie ważną rolę odgrywa także rzeźba. Mamy tutaj przykład. Jest to rzeźba pod tytułem Dom, autorstwa profesora Adama Myjaka, która sprawiła nam nie lada problem, jeśli chodzi o transport, a także wniesienie jej tutaj na pierwsze piętro Muzeum Literatury. Potrzeba było kilku silnych mężczyzn, aby tę rzeźbę wtaszczyć tutaj na górę. Co ciekawe, niektórzy z tych, którzy już widzieli wystawę, zdarzało im się pytać, czy przypadkiem nie jest to postać samego Jana Pawła II, czy taki nie był zamysł artysty. Druga rzeźba w tej sali to rzeźba Chrystus Oświęcimski autorstwa Antoniego Rząsy, która przyjechała do nas aż z Zakopanego, z galerii Antoniego Rząsy, którą prowadzi rodzina artysty. Serdecznie dziękujemy za możliwość prezentacji tej rzeźby na wystawie. Również jej transport i wniesienie na salę nie był łatwy ze względu na jej duże rozmiary. Zwłaszcza te rozpięte ręce stanowiły problem, żeby przenieść rzeźbę przez nasze zaułki i ciasne korytarze, ale jak widać, udało się i teraz rzeźba tutaj wspaniale się prezentuje w sali kamieniołom. Jesteśmy w sali zatytułowanej Brat naszego Boga, poświęconej w głównej mierze bratowi Albertowi Chmielowskiemu i utworowi Karola Wojtyły na ten właśnie temat. Można powiedzieć, że ta sala jest jakby zbiorem tego, co najlepsze w sztuce polskiej w kontekście tematu człowieka biednego, ubogiego, bezdomnego. Tak jak wspominałam na początku naszego spaceru, instalacja Marka Jaromskiego pod tytułem Romantyczna tęcza pojawia się także w innych częściach ekspozycji, zarówno w sali kamieniołom, jak i tutaj, w sali Brat naszego Boga. Widzimy tę mnogość veraikonów w różnych barwach, w różnych odcieniach i powiem Państwu, że
ustawienie odpowiedniego układu tych grafik zabrało nam, kuratorom, cały dzień pracy, aby odpowiednio dopasować barwy, żeby one płynnie przechodziły, żeby pasowały do innych elementów ekspozycji. Było to takie pozytywne doświadczenie, ale jednakże wymagało też pewnego wysiłku. Nie było takie łatwe. Znajdujemy się w ostatniej sali wystawy Magnifikat Poezja Karola Wojtyły, sali zatytułowanej Pieśń o Bogu Ukrytym, której tytuł również odnosi się do utworu Karola Wojtyły. W tej sali chcieliśmy się skupić na pejzażu rodzimym, polskim krajobrazie, który tak umiłował papież Jan Paweł II. Stąd nasz wybór padł na wspaniałe młodopolskie pejzaże. Jednakże tutaj znowu wybór obiektów był trudny, ponieważ wiemy, jak wiele wspaniałych młodopolskich pejzaży jest rozsianych po polskich muzeach i polskich kolekcjach prywatnych. Te pejzaże zostały zestawione ze zdjęciami dokumentalnymi, które pokazują Karola Wojtyłę w pejzażu polskim, na polskich ścieżkach, podczas wędrówek górskich i pielgrzymek. Wszystko to razem ze sobą współgra, myślę, tak jak trzeba. Jesteśmy bardzo zadowoleni i jeszcze raz bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy zaufali nam, że te dzieła powinny znaleźć się na tej wystawie.